Mateusz Kaniowski, a razem ze mną Tejkwan, który otrzymał liście od Basuta. No, partyzanta. No ale z czego się można po nim spodziewać? Tylko wiesz, co jest najlepsze? Nie serio te friki bawią, ale rozumiem show i tak dalej, ale takie dorabianie sobie ideologii do każdego ruchu za każdym razem jest to najmniej śmieszne, zwłaszcza, że ja się z nim widziałem rano na ważeniu. I on stał w promieniu takim, jak ja teraz stoję od ciebie. Nawet powiedział do mnie, o widzisz, nie będzie bonusu za niezrobienie wagi z mojej strony. Ja mówię, spoko, my spodziewałem się, że tą wagę zrobisz. Wiesz, nie było tam żadnej złej krwi, w sensie, wiesz, on był wymęczony robieniem wagi, ja byłem wymęczony robieniem wagi. Zamieniliśmy dwa słowa i tyle. Ale jak się kamery pojawiły, no to nagle musiał walnąć liścia. A najlepsze jest to, że był taką obsraną suczką, że założył sobie hełm, że mu oddać nie mógł. Wszedł z hełmem na scenę, ale ochroniarz kazał mu ten hełm zdjąć. Więc wiesz, specjalnie miał hełm założony, żeby nie mógł z kontrą z liściem wlecieć. Okej, ale dostałeś, próbowałeś mu oddać? Coś się działo, bo ja tego niestety nie widziałem. Nie, tak mu tak bardzo delikatnie oddałem, tak żeby go zaczepić też, nie? W sensie zaczepić, no żeby się odegrać, no, jakby nie pozwolę sobie, żeby ktoś mnie uderzał. Okej. Czemu jesteś takim, czemu macie aż tak wyrównany kurs, jeżeli chodzi o was? Bo to jest bardzo zastanawiające. A czemu zastanawiające? Że macie tak samo, to się rzadko zdarzy, żeby kurs był na remis. Bo wydaje mi się, że ta walka dla ludzi to jest duża niewiadoma. Ja długo nie walczyłem. Pasut walczył. Też chyba dość dawno. Też obaj przegraliśmy z Zabielskim. Może to z tego wynika, nie? Nie wiem. Widzowie, małe cięcie, bo widzę, że zaraz mikrofon przestanie działać. Przemieniamy baterię i kontynuujemy. Bateria wymieniona, jesteśmy z powrotem. Na raz już nie nagrywałem. Powiedz tak, jeszcze raz. Powiedziałeś o tym, że razem przegraliście z Zabielskim i tak dalej, natomiast no to się rzadko zdarza, żeby kursy były aż tak bardzo wyrównane. No i zastanawiam się, kto z was jest niedoceniony, a kto z was jest przeceniony, bo tak w końcu się okaże zapewne. Może tak się okaże, może się okaże, że będzie wyrównany pojedynek. Ja myślę, że skończy się przed czasem. Myślę, że skończy się na moją korzyść przed czasem, ale zobaczymy, jaki się scenariusz napisze jutro. Ale co, tu widzisz jakąś lukę u Roberta? Widzę dużo luk. Opowiadaj. Nie, no nie będę mówił, jakie luki, żeby je poprawiał, ale no, po jego... Gdzie on poprawi w tyle godzin? No tak czy inaczej, po tarczowaniu i po mediatreningu widać dużo luk i robi bardzo dużo miejsc, żeby wejść w tempo. Pytanie tylko, czy ja jestem wystarczająco wyszkolony, żeby potrafić to wykorzystać. Natomiast widzieć to widzę, z boku łatwo jest ocenić, nie? Okej, czym cię zaskoczył Pasut w swoich ostatnich pojedynkach, na przykład tym Ginolem? Niczym, tak szczerze mnie nie zaskoczył. Mnie zaskoczył nieustępliwością. Nie, znaczy dobra, to dużo zawodników jest niestety. Jakby przyznam, że on się bije do końca najbardziej, ale żeby mnie czymś zaskoczyć w rozumieniu tego, że wykonuje jakieś techniki dziwne, no to nie, no bo raczej się dosyć standardowo bił, jakby nie robił jakichś, nie wiem, obrotówek i tego typu rzeczy, nie? Więc jakieś zaskoczenie, o zaskoczeniu ciężko mowa, jeżeli chodzi o to, czy jest wytrzymały, to może jest, ale to wystarczy kogoś dobrze trafić, a czy trafię, to już się okaże. Czy po tym liściu emocje cię nie poniosą, szczególnie kiedy patrzymy na wasz cały konflikt? Wiesz co, to nawet nie tyle, co liście mnie bardzo zdenerwował, chociaż tym też, co bardziej tym, że potem moja dziewczyna szła i on specjalnie taką delikatnie z bara uderzył. Co? Tak, no to mi dziewczyna powiedziała, no bo wiesz, mnie się wypierał, bo to akurat swylisko zakłamane i powiedział to na zasadzie, auć. Wiesz, jakby nie mówisz, że jej krzywdę zrobił, ale wiesz, specjalnie się jakoś tam o nią barkiem otarł. No to mówię, to zwykła faja, nie przez to, że on gada o szacunku do kobiet, to on nie szanuje kobiet. Tylko on po prostu widzi w kobietach maszynki do zarabiania pieniędzy. Więc on musi udawać, że jest wszystko fajnie, bo one mu nabijają kabzę. No gdyby nie te dziewczyny, które się wokół niego kręcą, to on by już z AdSense'a nic nie miał. Taka jest prawda, jakby ludzie ślepi, ludzie, którzy nie są ślepi, to widzą. Kurczę, to nie tak, że te sądy mu naprawdę fajnie hulały? Do pewnego momentu fajnie hulały, ale potem, żeby, wiesz, mieć jeszcze, żeby zaciekawić jeszcze widza, trzeba było kolejną barierę przebijać. I w końcu, moim zdaniem, to już zaszło tak daleko, że to wygląda komicznie po prostu. 40-letni zboczeniec, który poci się na widok młodocianych dziewczyn. No taka jest prawda. Nie nazywam go pedofilem, żeby było jasne, bo to jest taki kretyn, który sobie za chwilę słabo przekręca. Ale no jest takim śmierdzącym zboczeńcem, no. Kurde, tak fan, czas leci nieubłaganie na korzyść, nie korzyść każdego z nas. No dobrze, no ale to wiesz, można z czasem trochę więcej klasy prezentować. Ja uważam, że mając, żeby sprawa była jasna, ja też miewam różne zachowania, nie jestem tylko człowiekiem, ale myślę, że mając lat 20, a dzisiaj mając lat prawie 27, to jednak trochę inaczej postrzegam świat i trochę inaczej postrzegam relacje damsko-męskie i tyle. Okej. Okay. Zastanawiam się tylko nad tym, czy tu nie ma tyle emocji, że tutaj jutro coś może wybuchnąć między wami. Wiesz, i to jest czasami tak, że kiedy są aż tak negatywne relacje, a przecież wy się wyzywacie od najgorszych, ja przy wywiadach z wami mogłem mieć taką specjalną rubrykę samych wyzwisk pomiędzy wami. Zastanawiam się, czy to nie skończy się tak, że wiesz, wpadniecie na siebie na początku i to jakoś na przykład twoje założenia, jego założenia szybko pójdą w niepamięć. Zobaczymy, jest możliwy taki scenariusz. Oby.
Jutro Rafciu może się okazać groźny i wygrać pierwszą walkę. No, oficjalnie pierwszą, nieoficjalnie drugą. Nie kłam. No, no w sensie, no przytaknij, no jakby z hejterem, no to wiesz, no to była to wygrana walka, nie szukujmy się, nie? Zresztą bonus za wygraną dostałem kontraktowo, więc chyba każdy widział, jak było. No, ale jak się patrzy na Tapology, to wiesz, to tak wygląda... Jak byś zachęcił ludzi, żeby obstawili na ciebie, bo kurs jest 1,80? Nie zachęcałbym, bo potem będą do mnie pretensje mieli, jeżeli coś im nie pójdzie. Ja idę tam walczyć dla siebie i za siebie, a nie po to, żeby wam pieniądze próbować zarobić, jakbykolwiek to źle brzmi. Jeżeli chcecie się pobawić i chcecie mieć większe emocje, to sobie obstawcie. No, w przypiętym komentarzu macie link. No, no to jak macie ochotę się pobawić tak najbardziej, ale nie traktowałbym bukmacherki jako sposób na zarabianie pieniędzy, nie? Wiadomo, to zabawa i trzeba to robić z głowy, jeżeli 18 lat, zwrotną taktem bez podatku. Kto wygra walkę? Nasza rozmowa przy okazji jest reklamą. Zawsze. No wiesz, zawsze mam tutaj te banerki, które się wyświetlają, więc jak masz taki dobry kurs, to czemu nie skorzystać? Uważam, że ty masz naprawdę tak ciekawą opcję, tak samo jak na przykład jest pojedynek między Azdusem a Dejwidkiem. Jeżeli ktoś ich zna, to może wygrać tyle pieniędzy. Ale nie na mnie kurs, na początku, przez jakiś czas na mnie kurs był bardzo wysoki, bo był koło 3-0. Przez jakiś krótki okres tak było. Potem się to wyrównało. Kurde, 3-0 to naprawdę dużo. No mega dużo. Ja byłem bardzo mocnym underdogiem na karcie przez jakiś czas. Kaczor na gołe pięści ma 2,40. No. To mnie w ogóle szokuje, bo w moim odczuciu to będzie dla niego nie taka trudna walka. Myślisz, że Kaczor to wygra po prostu łatwo, tak? No stary, no tyle ile on bujek musiał odbić na gołe pięści. Dla niego to będzie jak wyjście na solówkę z hejterem, który no nie oszukujmy się, aż takiego doświadczenia nie ma. No i wygrał dwa razy, raz z Rafoniksem i raz z Olejnikiem. No nie wiem, no zobaczymy, jak się tutaj ułoży wszystko na niebie. Ja myślę, że to wyrównany dosyć pojedynek, dosyć. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale nie chcieliście tego słyszeć. No. Ty, to chciałeś się podlizać, bo stoi obok po prostu, tak? Nie, no przecież nie słyszę tego, co mówimy. Myślę, że Kaczor jest w innym świecie, no co ty? No jest w innym świecie, to prawda. Dobra, Rafciu, czego ci życzyć na sam koniec tego wywiadu? Zdrowia. Zdrowia, bo najważniejsze jest to, żeby z oktagonu wyjść zdrowym. No zwycięstwo oczywiście też, ale zdrowia, bo nawet jakbym wygrał walkę, ale złamałbym obie ręce na przykład, to nie byłbym zadowolony. Muszę wyjść bez szwanku na kończynę. Miało mi się, jak Pasut skończył ostatnią walkę z Ginoldem, jak robiłem z nim ten wywiad, kiedy on ma taką twarz jak Kung Fu Panda. Bo mam nadzieję, że zobaczysz ten widok ponownie, jak ci się tak spodobało. No. Mi to się wydaje, że gdybyście się spotkali 2 lata temu i poznali, to bylibyście kolegami, bo obaj macie sporo ciekawych rzeczy do powiedzenia, tylko że jakieś tak się złożyły koleje losu, że Pasut poszedł bardzo mocno w jedną stronę, która tobie nie pasuje i przez to wy się aż tak bardzo nie lubicie. Nie, no nie do końca, bo jakby genezą tego konfliktu nie jest to, że mi nie pasuje zachowanie Pasuta. Genezą tego konfliktu jest to, że Pasut, wiedząc, że mamy walkę, chciał mnie podszypywać i w pewnym momencie szczypnął za mocno. Ja się wkurwiłem. Oczywiście mi się jego kontent nie podoba, ale ja mogę szanować, jakby inaczej, mogę... Mogę tolerować, nie muszę czegoś akceptować i mogę z kimś być na normalnej stopie znajomości, rozmawiać normalnie, prowadzić dialog, no ale nie w tej sytuacji, w której sobie pozwala na zbyt wiele. No to, co on prywatnie robi, jakie ma podejście, to mam to w dupie. Potem widzisz, stoi tam, mógłbym teraz wlecieć w niego i mu oddać, ale też nie jestem taki. Jutro mamy walkę, ja nie chcę jakichś dziwnych kontrowersji. No, to byłoby ciekawe. Jakby nie patrzeć, takie sytuacje podbijają internet, tak jak rozmawialiśmy w ostatnim wywiadzie o Pawle Tyburskim. No tak, znaczy inaczej, to też jest taka sytuacja. Paweł Tyburski miał na pewno prawo się zdenerwować, ale wydaje mi się, że no, poszedł za mocno już, nie? No, za grubo. Na razie, na razie. Czytałem komentarz pod naszym wywiadem, że Rafciu tak gada, ale wbrew pozorom miał dużą radość, kiedy Tyburski tak wyleciał. Znaczy ja tego nawet wszystkim nie widziałem, ale czy miałem radę inaczej, czy ja sympatyzuję z Kasiuszem? Nie. Ale czy to znaczy, że życzyłem mu tego, żeby z karty walk wypadł? Szczerze też nie, bo ja wiem, że by się przygotować do walki trzeba trochę czasu poświęcić. Też wiem, że każdy się z nas już nastawia, jakkolwiek źle to nie brzmi, że pieniądze, które ma zapisane w tym kontrakcie, niedługo będzie mógł na coś wydać, ma już jakieś plany. Więc ja nikomu akurat takiego scenariusza szczerze nie życzę. Ja się tylko śmieję z tego komentarza, bo to był taki, wiesz, bardzo, bardzo lubiany. Dobra, take fun. To był wywiad z Rafciem. Jutro okaże się, czy Rafciu wygra z Robertem Pasutem. Moi drodzy, kończymy to wszystko. Do zobaczenia. Do zobaczenia.